13 czerwca kojarzony jest ze świętem żandarmerii wojskowej oraz Światowym Dniem Wellness. W ten dzień imieniny obchodzi Antoni i Lucjan, a urodziny znany polski aktor Cezary Pazura. Z tej okazji chcielibyśmy przypomnieć kilka ważnych ról. Ról Cezarego Pazury, które zapisały się na stałe w historii, ale nie filmu, a gamingu oraz polskiego dubbingu growego. Cezary Pazura to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Wszyscy pamiętamy go z jego ról komediowych, z których teksty towarzyszą nam do dziś. Pazura podkładał również swój charakterystyczny głos wielu znanym i lubianym postaciom, takim jak Sid, seria epokolonowcowa. Poczekaj, hej, a co to? Cysunia! Numer Nabis, seria filmów o Asterixie i Obelixie. A te kapeleczki mucha nie siada. Fajwerkus, pozwól no! Powiedz, mucha siada czy nie siada? Nie siada. Nie siada. Szalony kapelusznik, aktorskie adaptacje Alicji w Krainie Czarów. Już knacht giwława w dąg śnierd wydwała polędką pędź. Rumpelstiltskin, Shrek Forever. Wolfgang! Tak, panie Stiltskin. Przynieś moją biznesperukę. Czy nawet kapitan Jack Sparrow, Piraci z Karaibów, Zemsta Salazara. O, pardon, kolego, masz jakieś drobne? Usłyszeć można go także w kilku grach komputerowych, które przypomnimy wam w dzisiejszym materiale, a część z nich na pewno już znacie. To jest kurwa to! W naszym kraju darzymy swoistym kultem kilka serii gier. Jedną z nich jest seria, której głównym bohaterem jest Różowa Pantera. Ten osobliwy drapieżnik pochodzący z Ameryki doczekał się kilku gier komputerowych. Lecz te nawet nie odbiły się echem w świecie gier. Od kolejne kolorowe przygodówki produkcji mało znanego studia Wanderlust Interactive, które momentami wyglądały, jakby ktoś zaprojektował je w Paint'cie. W swoich czasach stanowiły po prostu niezły pomysł na prezent dla pociechy. Gry z Panterą miały nieść ze sobą pewien bagaż wiedzy o świecie, ale nie były to produkcje wysokich lotów. Po co więc wspominamy o tak nieznaczących dla gamingu produkcjach? Bo w Polsce nie są za takie uznawane. U nas te gry mają status kultowych. A to za sprawą dubbingu. W tytułową Różową Panterę wcielał się Cezary Pazura, który miał już wtedy za sobą premiery chociażby niezwykle ciepło przyjętych produkcji, takich jak Killer... Killerów dwóch... Buenos dias, señor Sierra. Buenos Aires. I 13 postarunek. Dobranoc! Pchły na noc! Pa, pa, pa! Dobrej nocy! Good night! Po niemiecku Gute Haus! Cześć, cześć, cześć! Idę jeść. Jedzcie otręby, umyjcie zęby. Przed nocą niech wam w drzwi załomocą. Do widzenia. Ślepa genia. To na razie dobrych snów. Zaraz tu powrócę znów. Aktor tchnął więc trochę życia w dzikiego kota i sprawił, że te gry przyciągały do siebie kolejnych odbiorców, którzy zapamiętali je do dziś. W grze Hokus Pokus Różowa Pantera zostaliśmy wciągnięci w wir magicznych wydarzeń po odwiedzeniu rezydencji dentystów. Ważnym przedmiotem w naszej podróży okazała się tak zwana Księga Wiedzy, której kolejne karty zdobywaliśmy w różnych częściach świata. W Na Kłopoty Pantera natomiast znany z bajek inspektor Clouseau wyśle nas do obozu Chilliwawa z misją ochrony utalentowanych dzieci z rąk nieznanego źródła zagrożenia. Pozostajemy w klimatach bajkowych. Jeszcze kilka lat temu tradycją było, że po kinowej premierze filmu na rynek wychodziła gra komputerowa będąca kolejną adaptacją oryginalnego scenariusza. Kilku takich gier doczekała się kultowa seria animacji od studia 20th Century Fox Epoka Lodowcowa. W trzeciej grze o przygodach Mańka i jego przyjaciół w rolę Sida ponownie wcielił się Pazura. Nie oszukujmy się. Leniwca z epoki lodowcowej chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jego charakterystyczna wymowa i humor bawią dorosłych i dzieci po dziś dzień. O, miam się. To mleczyk.
chyba ostatni w sezonie. W tym samym 2010 roku miała miejsce jeszcze jedna premiera z pazurą w roli głównej. Posiadacze konsol PlayStation mogą kojarzyć głos aktora z pewnej gry przygotowej. Jak and Daxter, Zaginiona granica to gra pełna charakterystycznych postaci. Bohater naszego materiału wciela się w Daxtera, czyli tę istotę podobną do łasicy. Co się stało? Ci durni piraci chyba nas trafili! Po latach ponownie wcielił się w pomarańczowego stworka przy okazji premiery gry PlayStation All-Stars Battle Royale. Battlefield to obecnie jedna z ważniejszych serii gier o tematyce wojennej. 12 lat temu światło dzienne ujrzała kolejna odsłona serii o podtytule Bad Company 2, będąca kontynuacją swojej poprzedniczki. Gra zapadała w pamięć polskim graczom ponownie za sprawą świetnego dubbingu. Po dziś dzień wiele osób wraca do tego tytułu. Żeby sobie wyobrazić, jak gracz, który będzie grał i animował moją postać, jak ja będę mu odpowiadał, jak będę mu podpowiadał. Gwiazdorska obsada uczyniła go jeszcze lepszym. Oprócz Cezarego Pazury mogliśmy usłyszeć również Mirosława Bakę, Andrzeja Blumenfelda, Grzegorza Pawlaka, Mirosława Zbrojewicza czy Artura Dziurmala. Co ciekawe, Cezary Pazura wcielił się w postać, która jest specjalistą od łączności. Przypadek? Trzech synów matka miała, dwóch słynęło z mądrości, a trzeci, co był głupi, poszedł do łączności. Czy wiecie, że kultowa komedia Chłopaki nie płaczą ma sequel? I nie, nie będziemy tutaj omawiać futra z misia jako potencjalnej kontynuacji klasyka. W końcu to materiał o grach. Kilka lat po premierze filmu światło dzienne ujrzała przygodówka Point and Click o tytule Chłopaki nie płaczą. Stworzyli ją specjaliści z filmu Land, którzy przez kilka lat dostarczali na polski rynek kolejne odsłony kultowych skoków narciarskich. Tę grę wyróżniały jednak ręcznie malowane kadry, które przypominały stary, dobry komiks. W Chłopakach ponownie ujrzymy i usłyszymy Gruchę, Mirosław Zbrojewicz i Freda, który na potrzeby tej produkcji zmartwychwstaje. Garniak za taką forsę, za samą marynarkę. 1500 baksów, no jego mać. Podziurawiona jednak. Która gra z Cezarym Pazurą jest waszą ulubioną? Do której najchętniej byście wrócili po latach? Dajcie nam znać w sekcji komentarzy. Jeśli podobał ci się ten film, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę oraz zasubskrybować z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do tego zapraszam cię do swojego Instagrama oraz Discorda, linki w opisie. Jeśli interesujesz się popkulturą, w opisie znajdziesz też coś dla siebie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.